rozmawiamy po sobotnim zwycięstwie rekordzistów nad Kardinalem równe 5-2 z trenerem Andrzejem Szłapą. Na początek jednak odnieśliśmy się do piątkowej potyczki. Wszystko było fajne, oprócz skuteczności i wyniku. No tak. Tylko wyniku brakowało, bo i zaangażowanie, i gdzieś tam ten sposób na grę i w defensywie, i w ofensywie myślę, że się sprawdził. Nie daliśmy się zwariować i powtórzyliśmy to, co gdzieś tam wczoraj było w planie i mniej więcej zagraliśmy podobnie. Choć trzeba przyznać, że nie wiem, czy wczoraj nie mieliśmy więcej sytuacji bramkowych. No ale wiadomo, taki jest sport, że nie zawsze wszystko wpada. Dzisiaj nam trochę więcej wpadło bramek jak wczoraj, byliśmy bardziej skuteczni. No wiadomo, jak się ma skuteczność i stwarza sytuację, to już jest z górki. Kilka dobrych, długich tygodni za Wami przygotowań. Jak ocena pracy rekordzistów na tym etapie? Czy pracujemy ciężko. Wszystko co zaplanowaliśmy, zostało zrobione. Widać, że chłopcy mają w nogach dosyć dużo i tej świeżości jeszcze brakuje i jestem przekonany, jestem pewien, że stać nas na dużo więcej. Jak dojdzie trochę dynamiki, trochę czucia piłki i więcej sparingów, treningów futsalowych, to na pewno ta drużyna jeszcze może grać o wiele lepiej, o wiele szybciej i bardziej skutecznie. A propos sparingów, po dwumeczu towarzyskiej potyczce z Kardinalem równe czeka Was słowacki tydzień. No dokładnie tak. W przyszłym tygodniu mamy 4 mecze ze Słowakami, więc na pewno ciekawy tydzień. To już jest ten moment, gdzie przychodzi ta radość, bo jednak mecze chyba są najfajniejsze. Czas na analizy, czas na poprawianie gry. No i czas na taką pracę stricte futsalową. Oczywiście też nie zapominamy o przygotowaniu fizycznym, bo cały czas jest kontynuowany plan też przygotowania fizycznego. A poza wszystkim już niebawem, to widać w kalendarzu termin meczu o Superpuchar. Dokładnie tak, to jest nasz gdzieś tam pierwszy cel, który sobie nakreśliliśmy i na pewno będziemy chcieli być dobrze do tego meczu przygotowani i jestem przekonany, że tak będzie. Dwa słowa o nowych ludziach, którzy zaprezentowali się w tych spotkaniach z Kardinalem. Mówię o Janim Korpeli oraz Aleksie Castro. No tak, no Jani Korpela to gdzieś tam znaliśmy go, wiemy na co go stać, bo gdzieś tam oglądaliśmy go przed transferem. Potwierdza to, od czego spodziewaliśmy się. Jesteśmy mile zaskoczeni, że gdzieś tak fajnie się wkomponował w zespół, choć na zespół nie jest trudno się wkomponować, ale i poziomem futsalowym i gdzieś tam intelektualnie na pewno do tego zespołu pasuje. Natomiast Alex Castro ma duży potencjał, jeszcze gdzieś tam stawia pierwsze kroki w futsalu, ale wiemy, że ma dużo umiejętności, gdzieś tam taktycznie mu dużo brakuje, ale widać, że piłkarsko, że futsalowo gdzieś tam, jeśli chodzi o jego technikę, to na pewno jest na dosyć wysokim poziomie, no, ale dużo pracy jeszcze przed nim taktycznej. Obu spotkaniom z perspektywy trybun przyglądał się Paweł Budniak. Dlaczego tylko z perspektywy trybun? No niestety zabieg poniedziałkowy uniemożliwił mi jakby granie przez cały tydzień, trenowanie i zagranie w dwóch sparingach. No trzeba się kurować, bo liga będzie ciężka, a co dzisiaj i wczoraj sparingi pokazały, może być naprawdę trudno. No właśnie. Jak w ocenie Pawła koledzy? Nie, no mówiąc, trudność dzisiaj pokazali, jaka to była trudność, ale bardzo dobrze się zagrali. Tak samo wczoraj, tylko jednak wczoraj gdzieś tam popełnili o 2 błędy za dużo, 2 bramki i później było jakoś ciężko to odwrócić. Ogólnie bardzo przydatne sparingi, drużyna Kardinala to jest naprawdę dobry, klasyczny zespół ukraiński, który musi wybiegać, dużo potrafi grać piłką, więc dzisiaj też były te trudności, ale byliśmy nad wymiar bardziej skuteczni niż wczoraj. No i pokazaliśmy swoją siłę. Zatem szybkiego, błyskawicznego powrotu do zdrowia i formy. Dziękuję.